No nic, Slayprox, levelujemy. Monk nie, no to nie jest. Znaczy fajnie, bo tam hit combo po prostu musisz ładować, bo to tak, jest build pod hit combo, nie? No to jest w sumie ważne rzeczywiście, bo to jedynie kurde. Nie wiem jak... Bo dostajesz tam 16% obrażeń w sumie, z tego co pamiętam. Ładny ten wod. No tak jak sobie popatrzysz, to Warlords of Draenor... Ja to już ostatnio wspominałem, że to jest jeden z najładniejszych dodatków, naprawdę. Jest bardzo ładny, trzeba przyznać, że krainy są odjebane elegancko. Dobra, czekaj, bo ty mi musisz mówić, gdzie są. Tu jest chyba jeszcze... Tu jest chyba jeden event, z tego co pamiętam. Kappa Million. Albo chciał. Jest. 71 tysięcy. Dobra, no to teraz tak, no to... Czekaj, jak ja coś zrobię, to... Ale co ty musisz zrobić? Nie wiem. A, bo tu nawet go nie ma jeszcze. O, nice. Silny jesteś. Nalicza się, czy nie? A, bo to czy... nie to. Ha, dobra. A, bo tu kiteny musisz te robić, a. Dobra, no to rób. A zobacz. Tak, żeby jeden został chyba, czy jak. A nie, dobra, nie, to musisz zrobić to. O, patrz, tego wielkiego musimy zabić. Chodź, czekaj. Czekaj, zobaczymy, czy się zaliczy. A zbieraj mi koty. Zbieraj mi koty? Nie mogę. Tu jest mieczyk, zobacz, weź sobie go. Boże, kurwa. Daj expo. Mobilność moka jest pojebana. Tu masz to tego. Tam jest? Tu masz miecz. Gdzie jest? A, to też nie jest ten. Który Warcraft 3 będzie nieco później. Na zasadę 5 sekund, jak coś leży prawie 5 minut, dobre czy wyrzucić? 5 sekund? A czekaj, jak coś leży prawie minutę, to dobre czy wyrzucić? Ja bym to wyrzucił. Znaczy zależy gdzie, nie? Bo to tak wiesz, to zależy. Ja to raczej bym się nie dotykał tego, ale... Ale kto wie, no może ty będziesz lubił. Ja zobaczyłem pierwszy raz WoWa na Draenorze. To zachciałem grać się w tą grę. No, znaczy... No bo to jest ładne, tutaj jakby były World Questy i to wszystko, to naprawdę jest ładne, bardzo, bardzo ładne miejsce. Buka! O, kurde, jak zasadził Buka, nice! Ej, patrz, bo to siemano jest kolano. Siemano kolano skopie. A, tego gościa? A, to jest Elite mod, tak? A. Chyba nic nie zostaje z niego, co? Właśnie... A nie, czekaj, co to jest? Dostałem tego, epickiego cloaka. Ej, wiedzieć, wykirujesz się chociaż. Previously Sleepworn. Czyli noszony już wcześniej był. Dobra. Aż tutaj? Aha, dobra. A ty już to kończysz od razu, czy jak? Aha. Wiem. Ja mam nadzieję, że ty dostaniesz normalnie tego expa. Już też. Dostałeś? Jest. Ho, panio, 86. Dużo poszło, czy nie? O tyle, ja mam jeszcze 5 minut swojego starego tego, podcast tego. Jak on się nazywa, Karizanu. A, dobra. Ej, ty wiesz, że ty nie użyjesz podka, żeby tego ten... A to ja mam użyć teraz podka? Teoretycznie. A, czekaj, bo ty zrobiłeś wszystkie, czy... Skończyłeś to, czy nie? Tak, skończyłeś. Tak. A, dobra, to wiesz, jak zrobimy? To następny raz, bo wiesz co, bo to na jeden level tylko ci jest potrzebna ta podka z jednej strony, na nie? Na pewno? No, chyba tak, no. Znaczy, to nie chcemy tam oboje wejść na setnym poziomie, tylko patrz, że zrobimy tak, jak mówię. Bo to jest 3 razy więcej, czyli teraz dostałbym 200 ileś tysięcy expa za to. No tak. Czyli zrobimy tak, zrobimy 200. Powiedz mi, gdzie jest event kolejny, bo ja już nie pamiętam. No dobra, to. Nie, dobra, wiesz co, to zrobimy po prostu 3 questy. Ja nie widzę, ja nie mam mapy, ja nie wiem, gdzie są questy. No, nie masz M? No mam, ale to mi się nie pokazuje tutaj. A nie, widzę. Leć prosto. Tam jest ten Lumber, coś tam, nie? Oruna i Kost. Tak. To zrobimy to tak, że. Zatrzymam to na jednym, zrobimy jeszcze jeden i po prostu mnie tu zaprowadzisz z powrotem i dokończę to. W sensie, przynajmniej 2 questy zrobimy i dostanę level i pójdziemy na Broken Isles. Stary... Celestial powiedział, że coś tam uleżało minutę na panelach, gdzie nikt nie sprząta i powiedział, że zjadł. O Jezu. Ja powiem ci tak, ja chyba oglądałem kiedyś taki kanał, on się Visas nazywał. Mr. Krivado, zapytaj się Sloja, czy wie w końcu, gdzie leży kanał panamski. Nie, widzisz, nie leży kanał panamski? Ja. Stary, grałem w Battlefielda i to wiem. Był stary, był kanał panamski, taka mapa, stary. Był. No i powiem ci, że... Że ten, oglądałem taki program i tam właśnie było. I powiem ci, że nawet jak tylko kanapka spadnie i pierdolnie tam... O Jezu, ktoś nie trafił, fuck. Tylko stary, jakaś rzecz uderzy o ziemię, nie? Kanapka albo jakieś tam inne rzeczy. To w tym milisekundzie po prostu. Nawet setnych milisekund, kurde, już przylepia się tyle zarazków i tyle tego wszystkiego, że to po prostu jest niewyobrażalne, nie? Że tak naprawdę trzeba byłoby to podnieść
z taką prędkością, zbliżonej prędkości światła, żeby coś, co się jak wyląduje, żeby się nie przylepiło do tego, żeby po prostu ta organiczna materia i nieorganiczna materia nie była w stanie w ogóle się przylepić do przedmiotu, który wyląduje na ziemię. Tak szybko musiałbyś go podnieść, jakby walnął ziemię. Więc mit 5 sekund jest jak najbardziej obalony i to nie działa tak. Jak tylko i wyłącznie coś poleży nawet pół sekundy, nawet jedną milisekundę, to kurde, to macie już tyle tego tam, że to kurde, możecie już iść w ogóle na raka się leczyć. Nie, no to bądźmy szczerzy, no duża część tam tych złych rzeczy, które macie w brzuszku, znaczy tych złych rzeczy, które jest na tej kanapce, czy na czymkolwiek, co później zjecie, no to jest nic innego jak, no to się spali gdzieś tam w tych waszych brzuszkach, można tak to po prostu powiedzieć, w tym samym kwasie. Okej, dobra, nie zabijam Shreddera. Choć w sumie nie, no drewienko może zebrać. Drewienko będzie łatwiej niż tego Shreddera. Wiesz? No. Tylko trzeba to tak uważać po prostu, nie? Wiem, bo czasami ci się zrobią trzy albo wiesz. To dwa razy wezmę. Poważnie wierzyłeś w 5 sekund, czy wyku? Masz dziecko, ale... Ja? Ja nie wierzyłem w 5 sekund. Ja właśnie mówię, ja właśnie wam tłumaczę o tym, że zasada 5 sekund nie istnieje. Ja to wiem, no. Dobra, czekaj, bo 13 masz, tak? Czekaj, uwaga, 15, wiesz co, uważaj, bo tak, dobra, okej, ile jest? Okej, to może być trochę koki, ale wydaje mi się, że jeszcze raz mogę to zrobić. Stary, a tam będzie 4 i będzie stary penis. No i czemu, no i 4 będzie okej. Ty, nie, już nie dotykam. Dobra. Challenge, kurde, czekaj, już używam. Tam na coś trzeba umrzeć, no wiadomo, no. Szkoda, że na jakiegoś tyfona, kurde. Dobra, gdzie teraz? Gdzie jest kolejny event? Nie pokazuje mi się, ale wydaje mi się, że jak polecisz tutaj w dół. A bo ty nie masz odkrytej mapy, paca, nie? No, a, ta postać ma... A, bo wiesz, jak levelowałem tą postać, razem z tobą zresztą. Tak? A jakim sposobem? A, tak po prostu krosyć. Przed inwazjami. A, inwazjami, o jacie, no właśnie. A, tak, to ten monk był, no, ja tam druida levelowałem wtedy. Ale druidem się fajnie levelowało. Najwięcej bakterii przeróżnych jest na klawiaturze. Wydaje mi się, że na banknotach jest więcej. A może ty chcesz druidem zagrać? Znaczy coś, co tobie będzie bardziej odpowiadać. Ja mam wszystkie postacie nie, i na serce. To jest stary, to wiesz jak to działa. To działa na takiej zasadzie, że... No ty mi po prostu musisz powiedzieć, co byłoby dobrym pomysłem. Nie wiem, co by było lepsze, Discipline Priest czy... No to ty grasz areny, stary, gdzie się ludzi pytasz, no. Znaczy, no bo stary, no bo i resto druidów masz na high i tutaj Discipline, ale no wydaje mi się, że dla Monka... Czy ty wylądowałeś? O czy Jezu, spadłeś, ej. Znaczy, czekaj, zobaczę, czy Fear się dyjaduje paraliżem. Ej, spadłeś chyba. Paraliżem. Czekaj, ej, spadłeś, Slayprox, zrzuciłem cię, sorry. A mnie zrzuciłeś. Kurwa, przepraszam, zrzuciłem cię z nieba. Weź, czekaj, gdzie ty jesteś? Musisz wrócić tu jakoś. Ale przecież ja siedzę na tobie. O! Ale dziwne to było. No ma, nieważne. Nic ci fajniejszy, druid. Ja bym druida też zrobił sobie, ale dla mnie to obojętnie. Dla mnie to obojętnie. Tutaj chyba jest jakiś event, z tego co pamiętam. Masz tu event? Staje XP Monka? Tak, będziemy XP'ć, słuchajcie. Robimy taki mini challenge, moi drodzy. Gdzie ze Slayproxem wbijamy sobie po prostu poziom, a następnie będziemy musieli grać dwoma klasami, którymi nie graliśmy i nie gramy, żeby wbić 2200 na arenach. Jakiś Mysterious Flask, what? Co się dzieje? Dobra, sprawdź, czy tam wszystko masz, ja tu jakieś parę demonów pozabijałem. To możesz grać szamanem. Graj szaman. Kurde, panie. Można z wami poexpić na Broken Isles? Jeżeli masz jakąś postać, to czemu nie? Bo to i tak będziemy expić, tak będziemy expić. Tam bo mnie expa nie będzie. Muszę jeszcze 4 Bat Ridery zastrzelić. Potwierdzone. Odmyt bat, ten. To w tych działku. No to z tego działka będzie strzelać później. Tu jest takie na boku działko, chodź. Ale to może nie strzelać. Aha, dobra. No tak jak chcesz. Trafisz stary jednym strzałem dwa i
Będzie kurde śmiesznie. Playprox strzela działem. No, będę płakał. Fajnie to dział wygląda. Ono spawnie jakoś ten. What? Ale to jest dziwny mechanizm. One się powiększają, te kryształy. Dobra, kryształy. I teraz pytanie, czy mam użyć podka i wracamy do tamtego miejsca? Ale myślisz, że level bijesz, czy nie? Na ludzie. No to może odpalić podka, wbić level i stary... I wrócimy do tamtego miejsca. Dobra, i zabierzmy szybko do tamtego miejsca. Zabierzmy szybko. Jeszcze zdążymy jedno coś zrobić. Albo nawet dwa zrobić. Ja ci jeszcze pokażę. Nie, to spokojnie, ja na przykład na 10 minutach cały Gorgland zrobiłem i ten... Tu jest, z tego co pamiętam, jakiś event z tego. Mhm. Ten. A to nie wracamy tam po ten lamperek jeden. Znaczy, a nie, dobra, to musimy. A, tak. Tutaj teraz w lewo. Gdzie lewo? A, lewo. Tak, jest tutaj. Czekaj, gdzie kurwa, lewo? W lewo. A tu, no, tu jest. Tak. Dobra, to tutaj te portale trzeba zamykać. Mm-hmm. Tak. Panie Snuwin, kurde, też korzystałem, słuchaj, i nic, żadnych problemów nie miałem. Ja nie wciskam, kurde, kitu. Czekajcie, jak to się mówi? Nie jestem oszustem, nie byłem oszustem i nie będę oszustem. I raczej, słuchaj, wyznaję zasadę, że nie rucha się swoich widzów, bo to jest, kurde, po prostu raz, że skurwysyństwo, dwa, że jestem ponad to, żeby takie rzeczy robić. Mówisz, że nie ma nic za darmo. Są różne rzeczy, które gdzieś tam, nie wiem, mają jakieś reklamy w sobie i tak dalej. No, kurde, powiem ci, że takie założenie, że z góry wszystkie wtyczki i tak dalej, to w ogóle to... przeglądarka ma w ogóle tak, wszystko. Patrzę, stary. Masz tam Shattered Hand gruntów, to tych musisz zabierać. Żyjemy, panie, w takich czasach, gdzie kurde, nawet jak otwierasz jebaną przeglądarkę, stary, to wszyscy wiedzą, co kurwa tak naprawdę masz, więc autentycznie. Ja też jestem... Ja też korzystam z takich wtyczek, korzystam z takich programów i nie mam autentycznie jakichś problemów, no. Jejciu, kurczę, no. Jak ja bym komuś coś wciskał, autentycznie, powiem ci... Słuchaj, ziomek, ja gardzę takimi ludźmi, którzy takie rzeczy robią. Jeżeli tak jest, to kurde, to nie wiem, no ja nie miałem, mówię, problemów żadnych. God! Nie wiem, co ci nawet powiedzieć. O, nie wiem, wiesz, co powiedzieć, to mrugnę oczkiem, o. Psz. Przemrugać oczami jak to. Dobra, lecimy dalej. Dobra, masz już? No, to sam zrobiłeś, kurde, tego ten, chodź tu. Dobra, to jeszcze zrobiłem parę rzeczy. No bo tam tylko jeden lamper mam dodanie. Wydaje mi się, że tak ledwo... 99 na pewno wbijemy? Stary, czekaj, przepraszam cię, ale Egnomek wrzucił, kurde, tego. Jak ci się hajs? Stówkę. Ale widziałeś, jak to pękło tam? Czekaj, teraz patrzę. Jak to zajebiście spada, kiedy to jest tak fajne uczucie. Pozdrów Syryproxa ode mnie i mam propozycję, żebyście zmienili się rolami, ty Feralem, on Rzezimieszkiem. To też byłoby całkiem ciekawe. Ale to już wzięliśmy w sumie ten. O kurde, jeszcze wypełnia, popatrzcie, Ezmon. Dziękuję bardzo, Ezmonie. I dziękuję, Egnomek, dziękuję. Załóżmy, że Kasia i Tomek jednocześnie myją podłogę i deseczkę do krojenia. Po 5 godzinach od umycia w tym czasie nikt nie chodził po podłodze ani po deseczce. Marysia kładzie kawałek kanapeczki na deseczce i podłodze, a ty i tak wpierdalasz ten kurz z deseczki. Powiem wam tak, jakby... Ej, tylko szybko ci przerwę. Chodź po ten lamberek jeden, no. I polecimy do Gorgon. A czekaj, gdzie ja lecę? Kurde, stary. Skręciłem źle. Przepraszam, marnujemy czas. Tak, pójdziemy do Gorgon. Tam są chyba 2 albo 3 eventy przy sobie dosłownie. No. To po ten lamberek chodź szybko, zalecimy to już do Gorgon, po prostu pójdziemy. To tutaj na... No tak. No to ogarniemy. Znaczy, tyle ile wdychamy tak naprawdę jakichś kawałków skóry, kurzu i tak dalej dziennie, to jest masakra. Ile my gadamy, stary, nawet kawałków skóry, stary, jak na przykład nie zamkniesz deski od kibla, jak spuścisz wodę, to te kawałki gówna, stary, wchodzi ci do mordy, stary, nawet nie do szczoteczki, tylko do mordy ci po prostu wlatuje, jak śpisz, nie, po prostu, no to jest... A potem rucha ci żona. No właśnie. Nie, no po prostu słuchajcie, no niestety nie żyjemy w sterylnym środowisku i jedyne sterylne środowiska, które znam, które są bez takich rzeczy, to jakieś laboratoria, gdzie tworzą procesory. Tam w ogóle jest.
Dobra. Chodź prosto, leć. Po kierunku, leć prosto, leć prosto, leć prosto. Wziąłeś to, ten drewno? Tu nie ma drewna dla mnie. Dobra, sam. Ja widzę, wziąłem. Aha, dobra. Bo... To jest fajne, coś? Aha, okej. Okay. Stary śmierdzące buty. No, ale to jest 86 tysięcy, nie? Oj, pięknie, dobra, lecimy dalej. Masz wszystkie? Dobra. Gordon. Jeszcze mam 10 minut, już mam... Brakuje mi 3 bar do 99. No, to od razu Setunię nawet byś bił. A, to się nie zdziwiłbym się. Jak pękła Setunia, bo tu jest parę takich world questów. Aha. Co za szklanka po prawej? Można wrzucić tam bitsy, taki system. Jak wpiszesz wykrzyknik bitsy, to jest ogólnie taki system, gdzie za oglądanie reklam albo po prostu kupowanie tych bitsów możesz przekazać to streamerowi w ramach swojego rodzaju wsparcia. No i tam właśnie trafiają te emotki. Ktoś może zaprezentować wrzucając, nie wiem, parę kurde tych po jeden kap. No, pilnujcie dupka swoje, bo kurz też, bo kurz atakuje. Dokładnie tak jest. O, stare, tutaj mamy 3. Widzisz? No, ja nie widzę, bo już się zrobiłem. No to tutaj jest jeden. A potem pokierujecie na drugi, dobra, bijemy. Dobra, ja tu wszystko zabijam jak leci. Bo to co tu potrzebujesz? Te... Tak, to co robisz jest świetne. Te tukany tutaj chyba są jeszcze, nie? Do uwolnienia. Ładnie. Jeszcze te tygrysy potrzebujesz, czy nie? Tak, jeszcze 5. Dobra. Zaraz jeszcze wielkiego bossa będziemy musieli tu zrobić. Pizdochlas zrzucił. Kappa kappa. Muszę ubrać okulary chyba, wiesz? Tam na górze jest jakiś jeszcze taki... koleś do zabicia, wiesz? Jak ubrał, kurde, Tracer Xos. Chodź ze mną, bo to jest boss do zabicia, chodź. Minecraft. O Boże. Kerer, dziękuję. Nie wiem dlaczego, ale w głowie mam ten dźwięk taki... Tego... z dupy. Minecraft. Jeszcze chodź, zabierz dwa... O kurwo! Stary! Przepraszam ciebie. A spoko. Nie trafił suspect zrzucając 200 bitsów. O kurde, panie. Pozdrawiam, mógłbyś polatać się tym mountem z promocji Hearthstone. Nazywa się bodajże Hearthsteed. Jak najbardziej mogę, tylko za chwilkę, okej? Okay? Pamiętaj, Stepek, żeby polatać tym mącikiem. Bo teraz akurat ze Slayproxem ja latam takim smokiem, widzisz, który może też przewozić kolegę teoretycznie. Dobra, gdzie to jest? To jest po prawej, lewej? Jeżeli teraz nam się uda to jeszcze 8 minut zrobić te dwa questy, no. To wbiję setę. Gdzie? Tutaj? Lewo? W prawo. Już sam na prawo, będę. Jeszcze leciutko w prawo? Tak, lewo lekko w lewo? Tak, o jak teraz już leci. W lewo, ten w gąszcz tam leci. W ten gąszcz leci. A to jest w jaskini chyba, lewo, wiesz? Lewo. Prosto? O, tutaj. Tutaj wlatujemy. Tak, tutaj na dole? Aha, no właśnie. I zabiję wszystko, co się ruszy. O, te małe widzę. Tak, za chwilę polatam na nim. Natomiast ten harcy mi się nie do końca podoba, ale dziękuję ci bardzo oczywiście za bitsy. Thanks for beats, bro. Ale bajtujesz te bitsy. Kurde, powiem wam, że to jest chyba jedyna rzecz, którą w życiu bajtuję, bo po prostu sprawia mi radość. Tak jak, kurde, nie żebram lajków na początku filmu. Tak jak kurde, nie gadam rzeczy na zasadzie yo, ziomy, fajnie było jakby było dzisiaj 1000 widzów. 1000 widzów byłoby super. Chciał tak bardzo 1000 widzów, to zawołajcie wszystkich 1000 widzów podczas dzisiejszego streama. Ludemski, dziękuję bardzo. Cześć Ludemski. Kurde, Ludemski się w końcu zdecydował na tego suba, panie. Coś tu trzeba jeszcze ten? A, pewnie tu musisz coś pozbierać. Jeszcze dwie wazy. Sub. Tu jest chyba waza? Nie, ja już ją zebrałem. Tam dobra. No, dziękuję. Kurwa. Ludemski. Czekaj, ja cię szybko przewiozę. Chodź ty. Gnomek. Trafi czy nie trafi? Chyba nie trafił wcześniej. Jesteś? Czekaj, gdzie ty robisz? Dobra, już mam jeszcze jeden. Masz? Czekaj, zabiję to chyba. Dobra, zabij to. Dobra. A najpiękniej. Ładuję się na mounta. I tutaj jest już obok też quest. To teraz musimy wyżej. Tam, leć tam, za tobą. Leć do tyłu, za tobą. Tam. Tu? Nie? Prawo? Tak, tam. Lekko w lewo. W lewo. A, bo to jest tu w jaskini, dobra, to już wiem co to. To jest chyba... To nie jest tu, Slayprox? Czekaj, to jest tu. Tak, to jest tu. Tu. A, tu. A no, faktycznie. Już pamiętam tutaj w sumie. To zabiję. Dobra. A to jest proste, bo po prostu musimy pozabijać wszystko, co się rusza, to liczę na ciebie. Slayprox, wiedziałeś, że Tracer jest homo? Serio wygadacie?
Jak Tracer jest homo, jak jest dziewczyna? No, no homoseksualistą też kobieta może być, z tego co jestem wiem. Jestem debilem. Kurwa, nic nie mówiłem, okej? Okay? Ale jest mi wstyd, naprawdę, ja nie spałem, okej? Okej. No to powiem ci ślepo, że się popisał. Nie, no popisałem się, no tutaj też. Stary, czy ty masz coś przeciwko tej kulturze? Nie. Coś jeszcze lubię. Pewnie jakiś problem. Kurde, pojechał. Coś jeszcze tutaj trzeba, czy już masz? No, musimy jeszcze jedno jajko zniszczyć i tego w ogóle hosta zabić tam gdzieś daleko takiego wielkiego bossa. No, to ja lacę po niego. To ty będziesz szybko. Kurde, nawet nie wiedziałem, że ten... Egomek, a nie gnomek. Okej, taki youtuber od Minecrafta. A, dobra. Egomek. Egomek, dobra. Przepraszam to ciebie. Egomek. Czekaj, on... aha, tam jest Golhost, dobra. Przepraszam ciebie. Kurde, wrzucił jeszcze 100 biców przez moją głupotę. What the fuck, czemu ja tu nie mogę wejść? Tutaj, patrz. Nie mogę tu kurwa wejść. Potem czym? A. Nice. Setunia już pękła? No to zajebiście, dobra. No to ja się loguję w takim razie. To co, Prista, tak? Prista. Prista, panem. A ja to do Darkshire. Znaczy w sensie do tego swojego świata. No do swojego świata. Do swojego świata. Okej. Okay. Dobrze, zajebiście, no i kurde, mok na setnym. No kurde, zaatakował mnie jakiś głupek, no. Jakiś głupek mnie zaatakował. Dobra, wracamy. Detox napajony. Że podobno opieczyłem się z grafikami. Kto ci takie rzeczy powiedział? Ja nic takiego nie powiedział. Swifty i Soda, czyli Warrior oraz Monk. Swifty i Soda, tylko kto by był kurde kim? Właśnie. Kto by tym UK, a kto był Seme? Znaczy Priest teoretycznie. Czekaj, gdzie ja go mam? To ja to była postać. O, jest Nexuro. Czyli Priesta, tak? Na pewno Priesta? Sklej? Tak, będzie fajnie. Na pewno Priest? To będzie dobra zabawa. No dobra, okej, okay, niech będzie. Odpowiedz wreszcie, bo chcę zacząć expić tego Frostmaga. Draney czy Gnom? O właśnie, bo nie odpowiedziałem chyba na to. O Jezu. Draney czy Gnom będzie lepszy? Dlaczego? Gnom ma bonusową manę, domaga Frost. Gnom ma bonusową manę, natomiast Draney ma tylko takie leczenie. To już twoja preferencja. Wydaje mi się, że te... Że bo intelekt daje... Znaczy ona chyba bonusowy intelekt, czyli trochę więcej obrażeń teoretycznie. Więc nie, myślę, że gnom byłby fajny. Ja bym wybrał gnoma, jakbym był na twoim miejscu. Dobra, i powiedz mi, co się teraz robi, bo expiłem na Legionie chyba 3 miesiące temu, więc dobra, nie. No to teraz tak, musisz iść do Stormwind. Tam powinieneś dostać questa. Jak idziesz tam do portu, pamiętasz jak robisz te w porcie takie zadania? A to jest nie na tak... Warlords of Draenor było? Nie. Idziesz a, faktycznie, a ja to będę mógł przeskoczyć teraz? Tak, tak, tak. Idziesz tam do portu i w porcie mówisz gościowi: elo, ziomek, ja już to robiłem i nie chcę tego robić, nie? Jak to zrobisz, to... Elo, ziomek, ja od Wryna. Ja od Wryna, który już nie żyje. O, spoiler. I w ten sposób przechodzisz po prostu automatycznie od razu do robienia artefaktowej broni w sumie. No dobra. A, no i wtedy się rozdzielimy, kurde, artefaktowe broni sobie narobimy i... No, wyglądałem jak Petty Huntera. A właśnie, a jest już to możliwe, że za gold możesz sobie kupić ten? Co? Artefact Knowledge? Jeszcze nie. Ale to będzie niedługo. Od 98 też mógł robić. Tak, ale jesteśmy teraz na równych poziomach, wiecie? Mamy równe poziomy teraz w sumie. A to w sumie nawet nie wiem, po co ja tu przychodziłem. Dobry wieczór, cześć, dobry wieczór. Dobra, ja zaraz... A, miałem polatać czymś tam, tak, dziękuję. To ja teraz to zrobiłem. Warion nie żyje. Okej, pokażę ci jak to tutaj... Tylko na Broken Isles nie będę w stanie pokazać ci jak to lata, ale już tego Hardsteeda pokazuję. Ary, ty... Hardsteed, proszę bardzo. Tak wygląda mącik, oto. Opsa. Tutaj jest. I latać on po prostu, mu się takie skrzydełka pojawiają tutaj na boczku. I w ten sposób tutaj... Żagiewny rumak, tak się to po polsku nazywa, nie wiem kto to w ogóle wymyślił. Żagiewnym rumokiem tutaj można sobie latać. Czekajcie, bo ja mam Hardstone'a, to teoretycznie mogę tutaj przejść się do innego miasta. Slajpek będzie musiał tylko jeszcze artefaktową broń zrobić. Przypałąk jeden. Czy widziałem porno z Overwatcha? Mackę? Oczywiście, że tak. Panie, ta Widowmaker. Go się nie da nie zobaczyć, nie Slajpek? Pewnie też oglądasz. Ale z jednej strony.
Czekaj. Nie chcę tego oglądać, Overwatch Porn? Ja nie chcę ci nic mówić, czekaj. Ale coś będzie lepsze. Ale jak my chcemy grać PvP? Bez 30 pierdolonych 4 traitów. Ale wiesz, zanim wbijemy te postacie, to można już wylevelować postaci i na 715 przecież możesz ten... zrobić catch-up mechanizm. Teoretycznie teraz też jest catch-up mechanizm, teraz w tym momencie, że po prostu research trwa jeden dzień. Naprawdę? No, ale zanim my wbijemy levele, no to wiesz, to tam możemy wbić sobie i poczekać tam do stycznia, bo to w styczniu gdzieś tam będzie na początku. A, no to wtedy, I wtedy możemy 15 item leveli sobie walnąć, nie? Znaczy 15, tam, czy tam 20 nawet tych... Tak zrobimy, co? Tych poziomów. No, najwyżej teraz chociaż wylevelować trzeba, nie? Znaczy wiesz, nawet dla fana możemy sobie tam pograć. A, czekaj, to ja muszę... Czy ja muszę stabilizować? Co za spoiler, kurde. Egomek. Okay. Za pozwoleniem modów podsyłam link do newsa o komiksie. Naprawdę? To aż przeczytamy. Aż jestem ciekaw. Naprawdę zrobili z Tracer, kurde, postać homoseksualną? Okej. Okay. Jest idealny. Okej, okay, to jest dziewczyna. O mój Boże. Wyślij na tasie, że... Stary, powiem ci, to wymaga materiału, ale ja sobie przyrzekam, że nie będę już robił takich materiałów, wiesz? Wiecie, co jest ten... Tak jak... O Boże, uwaga, będą kontrowersyjne tematy. Będą kontrowersyjne tematy.